No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie. Cheveral z tej strony w The Forest, ale tym razem Multiplayer. Jest ze mną gościnnie Snasher. Cześć, siemanko, witam wszystkich. Chłopak, który, znaczy chłopak, no mężczyzna, który też, chociaż nie wiem, no w sumie w spodni nie patrzyłem mu jeszcze. Ale no wiecie, to nie teraz, nie poza kamerami. Nie, prawda jest taka, że chłopak też ma swój kanał na YouTubie. Ja z miłą chęcią w swoim opisie, czyli standardowo pod filmem, możecie zobaczyć sobie link do jego kanału. Tam zobaczycie, co on nagrywa bądź nie nagrywa. No, a my w dzisiejszym odcinku na pewno będziemy troszkę rąbać drzewa. I chyba zrąbałem sobie ten płot. Palisadę? No. Rozjebała się palisada. Skur. No nie, No, dobra, no będzie troszkę szersze weźmy na będzie boki. A, wejście. wejście. Tak więc spoko. Okej, można i tak. Ach, no dobra, no. Trzeba nie w tą stronę, po prostu zacząłem rąbać drewno, nie? Ty, to wiesz co, to może ja odejdę, bo tak teraz zacząłem sobie tutaj ciosać. Żebym Wiesz co, stopnie z tej wszystkiego nie strony? zniszczył. Tutaj, jakbyś tutaj zaczął. O, tak ciosać, to by było dobrze. Tak Uważaj, mi bo są się. za tobą. O, panie, czemu by mnie tak do tyłu? Katane. Jak widzicie, tutaj już powoli mój ekwipunek nabiera kształtu. Razem ze Snasherem byłem na małych odwiedzinach tutaj tych jebniętych. Wow. Ale mi się nadział na miecz. Dobra, teraz ty śmieci. Wiesz co, ja No. cię słabo słyszę, nie wiem, jak mi się przycisza ten mikrofon. Nie wiem, czy to tak też tak inni będą słyszeć, czy nie? Nie. Inni powinni wszystko ok Aha, słyszeć. okej, dobra, To dobra. jest. Czekaj. Pod tym względem to akurat nie mam problemu. Ale to może. Wow, bo zaraz tu padnę. Już idę ci pomóc. Dobra, Dobra, udało się. leży. A wiesz co, A wiesz jeszcze nie co, jeszcze nie mówiłem, nie mówiłem, nie gadaliśmy o tym, gadaliśmy o zobacz tym, zobacz ten. ten. To To radyjko jest radyjko jest fajną fajną opcją w tej opcją w grze, tej grze, nie? nie? Takie niby Takie niby gówno, gówno. ale jednak. No coś w tym jest. Poczekaj chwilę, bo mam małe problemy techniczne, bo słyszę cię podwójnie w tym momencie. Uno Okej. momento. No okej, jesteśmy. Małe problemy techniczne, co się później okazało. Taki magiczny przycisk jak Q. I wy teraz nie będziecie tego słyszeć, ale Snasher mnie teraz słyszy podwójnie. O tak, on mnie teraz słyszy podwójnie, bo nacisnął Q i to spowodowało włączenie naszego radia. Taki mały Ale sabotaż z mojej strony, psuje nagranie. tak, oczywiście, Na żeby było, złość. żeby więcej łapek w dół było, tak więc wiecie. Boże, jak mi się zacięło. Ale to jest O akurat norma w kurwa, tej. drzewo leci w twoją stronę. O A nie, nie. to na mnie może lecieć, wiesz, to się nic nie dzieje. Ta miejscówka ogólnie jest fajna pod względem budowy, bo te wszystkie bale drewna, one lecą tam w dół i się zbierają. One nigdzie ci nie uciekną i raczej ich nie zgubisz, wiesz? No, bo Wiesz co, tutaj ja ci jest tak. powiem tak szczerze, że jak się rozejrzę, to nawet nie wiem, gdzie jesteśmy. Koło kanionu. Aha, no faktycznie. Koło kanionu tu Myślałem, że tam możesz. woda jest na dole, a tu kanion, faktycznie. Nie, to jest nasz kanion kochany i tutaj może być nasz Timmy na samym dole. Oczywiście Timmy, przypominam, nie ma go jeszcze zaimplementowanego do gry. Wow, podnoś tą kłodę. Bo tak jak rozmawialiśmy poza nagraniem ze Snasherem, ja uważam, że twórcy przed, nie wiem, wydaniem pełnej wersji tej gry. O, jebnięty znowu gdzieś przyszedł. Przed wydaniem pełnej gry na pewno nie. Aja! Dobra. Chyba już nie żyje. Dobra, nie znęcaj się nad nim. Ale na Ty w ogóle wiesz, pewno? że teraz jesteś czarnuchem? Znaczy, Tak? Boże, nie czarnuchem, wróć. Afro. Co, jak powiedzieć. Amerykaninem? Nie, afro. Nie, bo ty z Ameryki nie jesteś. Afroforestaninem, o. Bo ty z The Okej. Foresta jesteś, to tak wiesz. A podkładasz czasem nimi do pieca? No, ja taki No, byłem. tam parę razy się zdarzyło, żeby te kości pozbierać, ale to nigdy nie pokazywałem tego publicznie, bo to jest niehumanitarne z mojej strony. No dobra, ale ty możesz. Chcesz, to możesz sobie spalić go. Nie ma ogniska. Na Chyba razie gdzieś. szkoda mi patyków.
Bo dokończymy, w planie mamy dokończyć to ogrodzenie nasze, bo oczywiście z poprzednim człowiekiem, z którym grałem, Coffee TV, tak, tak, ty chamie, o tobie mówię, ty mały gówniarzu, ty, no to z tobą nie dokończyłem, bo się obijałeś, bo że niby chciałeś pokazać nie wiadomo co, no ale dobra, Snatcher jest bardziej obrotny chłopak, to z nim zrobię to. No widać, patrzcie jak mu się para w łapie, kurde, o! Czarny biceps, nie ma lipy. Niesie dwie bale. Nie ma lipy, kurda. Ta. My robimy robota, a nie jakieś opierdzielanie się. No. A czemu tak z tej stanie nie korzystamy właściwie? Nie wiem. Nie, powiem ci, że nie wiem. Nie, to jakoś tak samo z siebie wyszło, że nie korzystamy. Dobra, jeszcze chyba jakieś trzy te bale nam potrzebne. Muszę będzie... się napić, bo się zmęczyłem. Dobra. Pij, chłopie, pij, tylko aby nie było procentowe to, bo później będzie ciężko. Też taką przypadkową, znaczy przypadkową. No, u mnie nic nie jest przypadkowo. O, właśnie, dobra, zaraz to dokończę, ale co chciałem powiedzieć. Ja słyszałem, czytałem gdzieś tam w którymś patchu, że można używać błota jako kamuflażu, tylko musi być teren, gdzie, który pozwala na utworzenie się trzęsawiska właśnie takiego. Aha. Tylko ty spotkałeś się na singlu z taką możliwością, że na przykład... To znaczy, wiesz co, ja w ogóle nie grałem na singlu. Mhm. Ani razu. No dobra, a jak tam z Olą grałeś, to coś nie. Ci się udało ogarnąć nie, takiego, nie. Czy nie? Powiem ci, że... Wiesz co, wydaje mi się, że ty masz dużo bardziej ogarniętą grę ode mnie, bo no ja to tak średnio, troszeczkę mniej mam w to godzin i wiele się rzeczy od ciebie dowiedziałem, których nie wiedziałem na przykład, tak? Mm-hmm. A z błotem się nie spotkałem, ale to na tym patchu jest dostępne? Wiesz co, ja to chyba czytałem odnośnie patcha, dobra, to już możesz do sanek dać, bo tu już wszystko skończyliśmy, okay. Jeśli chodzi o ten. Patrzcie, jakie ładne ogrodzenie, śliczne po prostu. No, chyba odnośnie patcha 0.29, o ile dobrze pamiętam, ale nie, no nie jestem pewny, gdzieś tam to właśnie czytałem. Czy to nawet 0.30? Cholera wie. Dobra, co bym ja tu teraz, na pewno potrzebuję jakąś wieżę strażniczą, czyli sobie zrobimy tak. Defensive spike później, czyli te... Ty, sprawy albo poczekaj. Rusztowanie kierowniku ja będę robił. Mów co dalej. Okej, okay, na razie mój afro forestaninie musisz kręcić tak naprawdę siekierką dookoła, żeby wszystkie tutaj te drewienka poobijać. A teraz nie, to będzie kijowo. Tutaj zrobimy, o, tutaj zrobimy donek na drzewie. Wiem, jestem mało kreatywny, na singlu też tak mam, ale no to wiecie, tak jakoś wychodzi, no. Ty, a czy oni mi tędy nie wskoczą? No oczywiście, że mogą tu ten domek właśnie. Właśnie jakoś tak... Nie, tak nie może być. O, halo, jeszcze mi tutaj walnął tym. Ej, Boże. O, wiem, gdzie zrobię ten domek, ty, ale to będzie zajebiste, Boże, święt. Tak mi się wydaje. Tu będzie taka fajna wieża, taka wieża ciśnień. Ale nie ciśnienia z patyka, pamiętajcie. Czekaj. Nie widzę nic. O, no. O, lecą. Aha, no, już słyszę też. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Widzę cię. O, tu jest. Jeden, drugi. No dobra, ty już idę, widzisz na łowy, no to spoko. Jeb. Luja ogłuszacza, z luja ogłuszacza go lej. Dobra. Wow, muszę zjeść coś. Dobra. O, zobacz, sarenki biegają tutaj. To nawet trzy. No właśnie widzę. A no jeszcze widzę co innego. Ty, szopa widzę. O, padł. Ja wiewiórkę. Dobra, i bardzo dobrze. To też padła. O, i z szopa, a nie, czekaj, nie mam jakiejś skóry szopa, a to kijowo. Ty, no wstał, no popatrz, co za hak.
no jakie to jest... Yeah. Nie może tak być. Dobra, tu wszystko ładnie, pięknie. Głodny nie jesteś? Bo jak coś, to mam mięso. Nakarmię cię, mój pracowniku. Ja dbam o swoich pracowników, pamiętaj. No w końcu porządna firma. Sarenka, proszę bardzo. Masz sobie tu wejść do plecaczka, trzymaj na później. O, dziękuję. Na zdrówko. Aha, ja miałem tam domek stawić. Czemu ty mi nie mówisz, że ja miałem tam domek stawić? To w ogóle nie... Obniżę ci pensję. No trochę, troszeczkę wiesz, się zamotałem przez ten atak. No wiem, to takie jakoś tak wyszło. Nieciekawie, no. Czemu mi się ten domek nie chce tu postawić? Czy wy wiecie, czemu mi się ten domek nie... O, chce mi się już postawić. Ale czekaj, wejście będzie chyba tutaj? Może w stronę bazy. Będziemy sobie wchodzić z bazy tam. Dobra, bo i tak będziemy musieli postawić tutaj chyba platformę, bo bezpośrednio mostu się nie da. Czekaj, tak będzie dobrze? Tak. Tak mniej więcej. O. A miałeś takiego przeciwnika, który ci na ten most między domkami wskoczył? No jeden tam jakiś pikuś, picobello wskoczył. Ale to wiesz, oni ogólnie na całe szczęście omijają te... Kurwy typy! Waraz było w mojego domku, zostawić moje drzewo! Ty tam nie wpadnij przypadkiem. Widzę, że na krawędzi stoisz. O, jeszcze kawałek. A tam się nie da spaść, na całe szczęście. Nie da się? Nie. No faktycznie. A tam będzie stał mój bank. Kajdzie... No coś tam jest na dole. No jest, tam jest... Ja tam byłem ostatnio. I tak? Powiem ci, tam same kuźwa doskonałości, jedno wielkie gówno tak naprawdę, bo czekaj, może podjadę tam saniami, co? To będzie prościej, bo ty widzę, że ty naprawdę pracujesz. Jeszcze jakbyś mógł zbudować jedną parę sani, to bym był zobowiązany w ogóle. Ale to patyczki będziesz musiał pozbierać. Okay. Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że sam dół tego krateru jest tak naprawdę gówno warty, bo nie ma nic ciekawego w nim, aczkolwiek wiele osób twierdzi, że w środku no jest wejście, bo jest faktycznie, ja to zauważyłem, jest jaskinia pod wodą na samym środku. Ja tam próbowałem wpłynąć, ale jest, wyskakuje informacja area not available yet, więc podejrzewam, że to będzie miejsce kolejne do eksploracji i tam może być nasz Timmy. Ale to mówię, to są domysły też innych, to nie jest to, że ja tam wpadłem na to. Tak więc, dobra, ile ja w ogóle? 33... Ej, a gdzie, czemu... Halo, tutaj... O, dobra. Czyli tu będzie ładnie, pięknie. 33 bele drewna. Nie jest źle. No, tak ja to jest... bym tak chciał, żeby tą gierkę tak rozwijali bardziej pod takim właśnie kątem, żeby było tu po prostu cały czas co robić, wiesz? Żeby można było się długie, długie godziny bawić. No, ale to sam popatrz po sobie przykładowo. Tu jest tak naprawdę mało rzeczy do roboty. No bo co, no masz te jaskinie do zwiedzenia, masz możliwości budowy pewnych rzeczy, ale oprócz tego, no co, no nic, no tylko to. Czyli ogranicza cię jedynie twoja kreatywność, co jest fajne, bo wiele osób może po prostu poszczycić się zajebistymi budowlami albo po prostu pomysłem na budowę. No i w sumie tylko to cię ogranicza. A tak jak mówisz, jeżeli wprowadzą jeszcze jakieś dodatkowe udogodnienia, tak jak ostatnio w tym patchu 0.30 było ten system bycia atletycznie zbudowanym, wagi i ogólnie kondycji, zależności pomiędzy tymi rzeczami, no to będzie to fakt, to będzie to, co mówisz, że ta gra będzie wciągać, mimo że już to robi, to będzie wciągać to na długie godziny. Słyszę, że kolejne te powstały, sanki. Tak, powstały, dokładnie. Bardzo dobrze, mój czarny. Wiesz co, teraz to tak właściwie, no takim największym tutaj punktem to są właśnie chyba te budowle i tylko to, a ta walka moim zdaniem słabo wygląda, wiesz, bo naprawdę z tymi przeciwnikami można sobie po jakimś czasie tam, jak ogarniesz, jak oni chodzą i tak dalej, to sobie bez problemu radzić. Mhm. Fajnie, bo jakby to troszeczkę poprawili. Bo, oczywiście, no, to tak. No nie ma to jakiegoś wyzwania. Znaczy wiesz, dla mnie na przykład tak jak na singlu, ja już się nauczyłem na przykład walczyć z tym, z słoniowatym, tym kurwa cimciusiem. Ja go nienawidzę. Jego naprawdę trzeba... Boże, panie, po co mi te cholerne tutaj grzmoty?
Jak ja widzę go po prostu koło swojej bazy, to to jest tragedia. Dlaczego? Dlatego, że on jak ci piźnie raz ze swojej kurwa lewej ręki z prawej strony, to ty już masz po budowli, nie? Jak on jednym hitem potrafi ci drzewo zburzyć, nie? To jest masakra. Niektórzy, tam widziałem na niektórych filmikach, że wykorzystują go właśnie do zbierania drewna, bo go wkurzają. Poważnie? No, wkurzają, później wiesz, on piźnie raz i jest spokój z danym no drzewem. No tak, drewno leci normalnie na kawałki, tak? Potem sobie tylko pozbierać. Tak, potem tylko pozbierać. No to ja pamiętam, dobra metoda. Nie zapomnę do tego, znaczy nigdy tego, jak pierwszy raz go zobaczyłem, nie? I byłem wtedy na tym swoim, jednym z mostów do mojej rezydencji letniej, czyli tej na drzewie. I powiem ci, że on tak idzie tamten tam kurwa miauczy po swojemu. Kuźwa, jest całkowicie ciemno. Zobaczę, czy możemy się zdrzemnąć, bo jak tak... Nie, dobra, sarenka, zostawię cię. Nie da rady. No dobra, dupa. Na multi nie. To niedobrze. To idziemy dalej pracować. Szkoda, no bo wiesz. Mam ciepłe łóżko. Mięciutkie, wygodne. Dwuosobowe. No, mam nawet trzyosobowe, wiesz, bo ja mam zapędy do posiadania haremu, tak więc... Oho. Wow, jak mi... Zapędy do bycia treserem. O, tak jakby. Kurwa, troszeczkę tu straszno jest, bo drom mi się za plecami, a ja... No to jest przerąbane po tym drzemie. Zapalniczkę sobie zapalę. Uważaj, z tyłu ekipa biegnie, ja pierdzielę. O. Oj. Poskładany. Mamy przerąbane. Chyba. Czekaj, ja na pewno muszę batonika zjeść, bo trochę odpadłem z sił. Zjedz sobie batonika, a ja poszukam. Wiesz co jest... Ej, gdzieś tu zgubiłem, bo ty... O, dobra, jest. Wiesz co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że im więcej my ich zabijamy, tym więcej ich przychodzi. Ten system jest troszkę moim zdaniem rąbnięty. No okej, okay, ja tak rozumiem. Jest? No, tak jest, bo to jest na zasadzie... O, ja sobie tutaj na dach wejdę, znaczy już do swojej rezydencji wejdę, górnej. Zobaczyć, jak to wygląda. Patrzcie, jak to ślicznie wygląda. Tutaj mam oko na Snashera, który pracuje w pocie czoła, a tu widzę, co się dzieje tam. I teraz na przykład mogę mieć w dupie tych kanibali, którzy są tutaj. O, widzicie, tam biegnie jebnięty. O, już go straciłem z wideosfery. No, tak jest, bo to działa na zasadzie... ciekawe, czemu Jola i Franek nie wrócili jeszcze ze zwiadu. Dobra, wyślij Stefana. Stefan na pewno zobaczy, co z nimi. No i kurwa, idzie takich 5 Stefanów i ty znowu ich ucichniesz i nagle wódz... ciekawe, czemu 5 Stefanów? Dawaj, wyślij 10, nie? To jest tak samo, kiedyś było na tej zasadzie, mój drogi, że wszelkie drewno... O, szop, kurwa. Spierdolił mi. O, tu jest. To no, dwa. Nie, dobra. Już go zgubiłem. Dobra, tutaj go mam. Okej. Mamy domek. To możemy zrobić coś innego. No, ale... Bo nie dokończyłem. Czekaj. A tak da radę, czy tak nie da rady? Nie, no tak nie da rady. Widzicie? No musimy tak czy inaczej postawić tutaj platformę, żeby ona... współgrała z naszą budowlą, czyli, ale nie taką triplatform. Pamiętajcie, że jak będziecie stawiać, to musicie robić tą taką o platform. I teraz najgorsza część, bo musimy jakoś to tak prosto. Kurwasz twarz. Ja mam zeza. No spokojnie, nie stresuj się. Okej. Okay. To wszystko będzie dobrze. Okej. Okay. I ładnie. Serio? No może. Prawie wstał w środek drzwi. Jesus. Dobra, tam delikatne mogą być takie niedoróbki. Wiecie, ja się jeszcze uczę, tak więc... No, ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, czyli główny wątek. Kiedyś też było tak, że budując jakieś tam właśnie te odstraszacze, typu
to, co my mamy tutaj przed tą bazą. Może wy nie widzieliście tego. Kto nie widział, to proszę bardzo, na pewno nie widzieliście. Tu macie stos nóg, głów i chuj wie czego jeszcze. A śmierdzi to, co najmniej jakby się od roku nie myli. Nie biegają, boją się wody. Kali się boi wody. No i to wszystko odstraszało łącznie z ogniskiem, wiesz? A teraz tak naprawdę wszelkie ognisko... Zwołuje. Tak, zwołuje. No bo... No dobra, no to jest logiczne, tak? No bo weź pod uwagę... ciekawe co to za ognisko. A nie, nieważne, to pewnie taką samo się z siebie zapaliło. No, no a teraz jest przynajmniej, wiesz... O, ciekawe co to za ognisko. O! Idźmy sprawdzić, co to za człowiek odpalił. Może będzie jakieś jedzenie. No, tak więc właśnie. No ja tak za taką realistyką, tak na hama, to nie zawsze jestem w grach. Wolałbym, żeby coś czasem pozostało takie, wiesz, nie wiesz, do końca realistyczne. Tak, oczywiście, ja jestem tego samego zdania, bo chociażby to, co ci mówiłem wcześniej, jak jeszcze nie nagrywaliśmy, że te posiadanie 5 lasek dynamitu, no... Laskę to ma się jedno między nogami, a dynamit musi być, kurwa, zawsze pełno tego, tak? Tak więc, no kurczę. Wiesz co, najgorszą rzeczą, jak dla mnie, w takich właśnie gierkach tego typu, gdzie masz ekwipunek, no, jest ograniczenie typu udźwig. To mnie zawsze wkurwa. Oj, tak, to tak. Jak muszę gdzieś, wiesz, lecieć specjalnie po to, żeby sprzedać, no bo chcę coś podnieść, a tu się okazuje, że muszę coś wyrzucić, to, czego niekoniecznie, co niekoniecznie bym chciał wyrzucić. To jest Stefan, o kurwa. Wiesz co? Oj, pierdolnięta z okresem, jak ja jej nienawidzę. Powiem ci, że fajne masz nazwy na nich. No ja to... Nie zawsze wiem, do końca odchodzi. Panie, to mnie to... Dobra, ten jeden nie żyje. No, okej. Dobra, tak mi się wydaje, że nie żyje. Chyba już nie. Odetnij mu głowę, dla pewności. Ład. Coś... Tempo mam tą katanę. Dobra, chyba... Dobra, oleć to, raczej nie wstanie. Sarenka! A ty chamidło, ty czemu ty przeżyłaś? Dobra, nie chce mi się. Dobra, na pewno zbuduję jeszcze jakieś ognisko. O, z ogniskiem też zmienili. Na moim zdaniem na niekorzyść, bo wszystkie ogniska, przykładowo te i te jeszcze następne ognisko, które się buduje, po dwóch razach się rozpierdziela. W sensie, że od nowa musisz kolejne ognisko zbudować. Gdzie moim zdaniem to jest debilizm. O, właśnie i przyciągnę, zaraz przyciągnę tamtych, którzy tam widzicie. O, patrzcie, ten już stoi tam. I patrzy, o, co to się pali? Dobra, to oddawajcie, o. Nocne marki, kurwa. Pęk, pęk, pęk. Ty na... Ale nie, dobrze ci ich ciosanie idzie, to ci powiem, że serio. Dobra, gdzieś tam zgubiłem ich. Czekaj, bo mi się moja żarełko spali. Dawaj, żryj to. Okej. Okay. Dobra, shop, nie mam czasu na ciebie. Idę zapisać na wszelki wypadek, bo jakbym padł teraz, to by była tragedia. Ja zawsze to powtarzam i to swoim widzom i każdemu, z kim gram, że tu warto szybko i często zapisywać. Mhm. Bo jednak to się przyda. Ciekawe, można czy... Można się oszukać. Tak. Ciekawe, czy jakiś cipek tutaj przyjdzie. Leci następny. Dobra, to ja idę z dwoma tymi balami. Belami, Boże Święty, tak więc. Okej. Jeszcze jedna bela drewna. Dobra, zostawię ci go. Że tak powiem, żebyś go ukatrupił. Dobra. Wierzę w ciebie. W twoje czarne dłonie. Tak, taktiką muszę zrobić. Dobra, już jestem, to teraz też mogę. Icha! Dobra. A wiesz dlaczego tu jest też ich tak... Aj. Ząbek mu wypadł. No. Ząbki zbieraj, bo to się przyda do... upgrade'u. Tak. Aha. Tylko nie pamiętam jak to było. Czekaj, siekierka i ząbki chyba.
Nie, ząbki i to kleiste, trisap, tak. Siekiera, ząbki i trisap, to jest ulepszenie tam chyba speedu czy czegoś. Okej, okay, no mamy naszą budowlę tak jakby. Zobaczmy, jakbym teraz wszedł tędy, korzystając, że ta gra jest jeszcze nie do końca dorobiona, tak więc mogę sobie przejść. Ty no prawie idealnie! Ty no patrzcie, to? Nawet nie muszę skakać. Jesteś na górze? No. O. Oczywiście, no że ładnie, tak. Super. No i dobra, i teraz stąd możemy już tylko pociągnąć. Co możemy pociągnąć? Kolejną wieżę? Tak, kolejną wieżę, żeby tędy nie wchodzić. I żeby nie wychodzić poza obręb naszych tych drzwi. Znaczy, tu mi się wydaje, że tu postawię kolejną platformę, która by stała. Z tej platformy byśmy się po prostu wspinali. Górą szli do tamtego domku obserwacyjnego. A tutaj muszę zrobić bramę i tym jeszcze spróbujemy się teraz zająć, bo już 25 minut minęło, a ja też nie chcę za długo... O, Floorhorror! Aha, bo to na multiplayerze nie jest dostępne, dobrze. Bo się dziwiłem, że coś nowego tutaj dodali. Kochani, szukam tutaj pułapki. Gdzie tu macie pułapkę? O, tu. Happy birthday to you. To chyba tędy, tak? Tak postawię, nie? O, w ten sposób, tylko czekajcie, żeby to miało... Ja tu zbieram patyczki na no. pułapkę. Patyki są potrzebne, nie? Tak, tak, tak. Kurwa, dobra. No przecież ten głupi kamień, no. O, chyba to będzie idealne, co? Jak myślicie? Tak, tak mi się wydaje. No będzie idealnie, jak tu będą chcieli wejść, nie? Wejdą tędy, jep, na mordę taka dzida, dobra. Co my tu potrzebujemy? Patyczki, kamienie, cztery belki. Oj, dobra, idę do ciebie. Coca-Colę wypuścił. Sobie wezmę. Wiesz co, u mnie wyjebało go w powietrze i on nie spadł. Po tym jak mu zajebałeś. Bo ja wiesz, tu zazwyczaj jestem, jest. Pamiętaj, jestem magik. Jak jebnę, to po prostu z jednego rekina robię. Dwa rekiny, albo no właśnie... No właśnie widzę. Albo z jednego zombiaka, znaczy zombiaka, Boże, kanibala. Robię takiego... O, robi się jasno. Jej, całą noc przeżyliśmy. Tak mi się wydaje. No, bo robi się jasność. Dobra. Najgorzej to będzie patyczków. 12 patyczków potrzebujemy. 12 groszy tylko. Nie płacz, proszę. Dobra. Czym prędzej idę? Dwa patyczki jeszcze. Ty, tylko ja się zastanawiam, czy to będzie działać tylko na... A nie, dobra, nas to raczej nie zabije. Znaczy, tak mi się wydaje. Poczekaj, jeszcze nie dawaj patyczków. To ja może sobie stanę tutaj i ty i to wypróbujesz. Poczekaj, tylko zapiszę. A dlaczego ja? Nie, bo jesteś gościem i ja jestem uczynny i zawsze daję gościom pierwszeństwo. Okej. Okay. Bardzo mi to miło. To wcale nie dlatego, żeby on pierwszy zginął, dobra, no. Okej, okay. No chodź. Mam tu czachę. Na tym kijku. Nie bój się, nikt cię nie zabi... O, dobra, nie zabiło się, nie? Weź to na... aha, to ja to ciągnę. Aj! Jeszcze raz. No, dawaj. Aj! Kurwa. Nie zabiło. Ty jesteś cały? Tak, jestem też cały, no. No dobra. Aj, no nie, no będziemy się teraz bawić, czekaj, chodź no. Ojej. Biegnie tutaj. Ale dobra, spoko, następny nie biegnie. O, jak ładnie go tam przyszpiliło. O, jak ładnie wisi. Czekaj, bo tutaj mi się... Jak ładnie wisi, jak normalnie za siusiaka go złapało, dobra. Goddammit, ile ich tutaj jest. Kurwa. Dobra, czekaj, muszę... Wara od mojej tutaj... Jezu, ile tu... Tu jest gorzej niż w nocy. Ej, masakra. Trochę się zbiegli. Dobra. Już? Tak, chyba zamiatane? Już. Nie, jeszcze tu jest bieg.
Bo jak wskoczył, ninja. Dobra, w ten sposób. I to by było na tyle chyba. O, jeszcze tak ładnie wiaterek zawiał. No, powiem ci, że nie do końca to spełnia swoje wymogi. O, tutaj muszę naprawić. Czy gdzieś jeszcze muszę ogrodzenie naprawić? Chyba nie. Ty, jaki ogólnie jestem czarny, ty. Ale czarny nie, że czarny w sensie murzyn. Czarny taki jak ja. No. O, ta. O, patrzcie, ile tutaj jest. Ty, Snash, chodź na chwilę. Patrz. Wyjrzyj tu przez okno. Co widzisz? To taki obóz pobudowałeś, tak? No, tak jakoś wyszło. A my się dziwimy, czemu ich jest. Wyłącz te Q! Wyłącz te Q! Dobra, już. No, dobra. To widzicie, on znowu sabotuje. No, tak więc tutaj trochę tego ten obóz jest, tak więc on przeszkadza. No, ale dobra, olać to. Dobra, kochani, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, no to standardowa regułka. Pamiętajcie, łapkujcie w górę, zostawcie komentarz i cóż. No i pamiętajcie, w opisie macie link do kanału Snashera. Możecie sobie obczaić, co tam ciekawego chłopina wrzuca. I no cóż, Snash? Słucham. No, tak ładnie powiedz papa. A, papa, okej. Okay. No to papa i polecam tam kanał Szewa, bo bardzo ładnie nagrywa i wie o czym gada, wie co mówi, także jak najbardziej polecam. Opłaciłem go kurwa na hajs z YouTube'a, żeby tak powiedział. Dobra, ludziska, pozdro, hej. No cześć.